Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli w czasie przerwy wyborczej. Pierwszy powojenny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odnowiciel tej uczelni, ksiądz Antoni Słomkowski, wielokrotnie powtarzał studentom: najważniejsze są ideały. Słowa te wymawiał z charakterystycznym akcentem. Mówiła mi o tym absolwentka prawa KUL, która po zakończeniu kariery prawniczej w wieku ponad 80 lat nadal powtarzała te słowa. Tak głęboko zapadły jej w pamięć, może nawet głębiej niż cała wiedza, którą wyniosła z uniwersytetu. Dziś nie ma już między nami ani księdza Słomkowskiego, ani wspomnianej absolwentki. Czy musi to jednak oznaczać dezaktualizację przywołanej maksymy? Sądzę, że wartości i ideały są bardzo ważne, nie tylko w procesie edukacyjnym na uniwersytecie, ale także w polityce. Mówimy tu o takich wartościach jak życie, rodzina, prawda, niepodległość, niezależność. Większość formacji politycznych deklaruje stosunek do tychże wartości. Partie prawicowe bądź za takie się podające głoszą postulaty ochrony życia, rodziny, wartości chrześcijańskich i niepodległości naszej ojczyzny. Często jednak po dojściu do władzy okazuje się, że o nich zapominają albo świadomie je odsuwają. Tak też stało się z deklarowaną ochroną życia osób nienarodzonych, czyli zakazem aborcji. O ile wcześniej deklarowano zniesienie przesłanki eugenicznej do aborcji, to po wygranych wyborach temat odłożono ad calendas graecas. Kto by chciał o tym przypominać? Spotyka się z ripostą. Chcesz, żeby lewica i liberałowie wrócili do władzy i będzie jeszcze gorzej? Wymówka jak każda inna, a co z niewinnymi dziećmi? Podobnie rzecz ma się z tak zwaną konwencją stambulską, nazywaną antyprzemocową. Gdy 4 lata temu poprzednie władze w Polsce podpisywały tę konwencję, obecnie rządząca formacja potępiała wówczas tę decyzję. Do dziś jednak nie zdecydowała się jej wypowiedzieć, mimo apeli znanych polityków, którzy przypominali, że, zacytuję, prawo żądania od władzy publicznej ochrony dzieci przed demoralizacją stanowi konstytucyjne prawo Polaków zagwarantowane w artykule 72 Konstytucji Rzeczypospolitej. Koniec cytatu. Dyskusje nad tą konwencją trwają w wielu innych unijnych krajach, na przykład w Bułgarii czy na Słowacji, gdzie część polityków uważa, że tak zwana konwencja stambulska jest sprzeczna ze słowacką konstytucją. Ustawa zasadnicza Słowacji, jak czytamy, jasno wskazuje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Koniec cytatu. No cóż, najważniejsze są ideały. Jeśli nie ruszamy międzynarodowych aktów prawnych, to być może dla jakichś wyższych celów, na przykład obrony naszej ojczyzny. A propos ojczyzny, to po przejęciu władzy w Polsce przez tak zwaną prawicową formację minister obrony narodowej podpisał decyzję nr 135 o wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2017-2018. Znalazł się tam zapis, cytuję: ukierunkować działalność wychowawczą na kształtowanie odpowiednich postaw u żołnierzy nawiązującą do chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, zasad żołnierzy niezłomnych, zgodnie z tradycjami oręża polskiego, Bóg, honor, ojczyzna. Koniec cytatu. 2 lata później, po przejęciu resortu przez nowego ministra, wytycznych na kolejny okres 2019-20 nie znalazło się już odniesienie do chrześcijańskich wartości i zniknęła dewiza Bóg, honor, ojczyzna. Gdy podniosła się wrzawa, zapisy te przywrócono. Podobnie rzecz ma się z zarzutami stawianymi obecnej władzy, że po cichu sprzyja realizacji amerykańskiej tzw. ustawy 447 dotyczącej mienia bezdziedzicznego. Gdy ludzie zaczęli protestować i na ulicach manifestować, padły deklaracje odcinające się od takich zamiarów. Polski MSZ odwołał wizytę delegacji Izraela, w składzie której miały być osoby koncentrujące się na kwestiach restytucji mienia. Wielu przyjęło to z satysfakcją, ale jednocześnie w Sejmie nie dopuszczono do procedowania tzw. ustawy anty-447, a idzie o sprawy naszej ojczyzny, prawa i honoru. Najważniejsze są przecież ideały, jak mówił ksiądz Antoni Słomkowski, ale czy trzeba je koniecznie wymuszać poprzez protesty i uliczne manifestacje? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!